Są różne tutaj źródła dźwięku. Jest dźwięk burdonowy, ale rytmiczny. Właśnie, może go się zbierać. Czyli struna, słyszeliście Państwo strunę, która jeszcze tak szczekała. Szczekała, to jest taki piesek, się na to mówi. Bucik, który podskakuje tak i przez to, przy szybszym kręceniu i przez to wytwarza dźwięk. Czyli mamy perkusję już? Mamy. Są struny niskie, burdonowe, które tworzą tło. Na przykład takie. Takie, że trzeba trochę. I jest struna melodyczna. Perkusja, tło i solista. Ja mogę dodać jeszcze, że to jest instrument bardzo wyjątkowy. W ogóle te liry korbowe, które robi Andrzej, są, dźwięk jest bardzo inspirujący i brzmienie tego instrumentu jest troszeczkę odmienne od lir korbowych normalnie na świecie występujących. I dziękuję Ci, Andrzej. Miło mi. Tak.